Dzień dobry. Witamy serdecznie w nowym podcaście pod tytułem Praktycznie o wszystkim wokoło nas. Każdego tygodnia poruszamy tematy związane z preparingiem, zdrowym odżywianiem, zielarstwem oraz nowymi technologiami. W dzisiejszym pierwszym odcinku Michał opowie o tym, czym są suplementy diety oraz leki. Poznacie ich definicję oraz trochę ciekawostek na ich temat. Zapraszam serdecznie. Rafał Kudliński. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku powiem Państwu kilka słów, jakie są różnice pomiędzy suplementem diety a lekiem. Bowiem wiele osób wchodząc do apteki widzi mniej więcej podobne opakowania, ale jednak jest bardzo duża różnica pomiędzy jednym i drugim produktem, które mogą wpływają właściwie na nasze zdrowie. Stąd też kilka słów wyjaśnienia, jaka jest różnica pomiędzy suplementem diety a lekiem. Zapraszam. W telewizji jesteśmy bombardowani non-stop reklamami suplementów diety, które właściwie wyleczy nas z każdego schorzenia. Od łomliwych paznokci, kruche włosy, poprzez chorą wątrobę, wszystkie możliwe schorzenia, jakie są możliwe, zażyjemy suplement diety i będziemy od razu zdrowi i nic nam nie będzie dolegało. Rynek suplementów diety jest ostatnimi czasy, ktoś podliczył, jest wart około 6 miliardów złotych. Tyle mniej więcej Polacy wydają każdego roku na właśnie suplementy diety. Ale tak naprawdę nie każdy wie, co to jest suplement diety. Wydaje się nam, że to jest to samo co lek, ale to no niestety nie jest to samo. I zaczynamy właśnie od początku, także na początku definicja, co to jest suplement diety. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności, suplement diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny w formie umożliwiającej dawkowanie w postaci kapsułek, tabletek, drażetek i innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z chrupomierzem i uwaga, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Otóż wynika z tego, że suplement diety to jest po prostu środek spożywczy, mniej więcej taki sam jak kapusta, szczypiorek, marchewka i nie ma on właściwości leczniczych, ponieważ właściwości lecznicze mają tylko i wyłącznie leki. A suplement diety, zgodnie z definicją, nas nie wyleczy z niczego, ponieważ nie jest lekiem. Nawet więcej, w innej ustawie jest mowa o tym, że suplement diety nie ma prawa sugerować, że wyleczy na jakąkolwiek chorobę, ponieważ jest to tylko i wyłącznie zarezerwowane dla leków. Stąd też nie do końca jest prawdą, że suplement diety nas z czegokolwiek wyleczy. W tej ustawie jest zapis, że suplement diety to 13 witamin oraz 17 minerałów różnych, co daje nam łącznie około 200 różnych związków chemicznych, ponieważ jedna substancja, powiedzmy, czyli żebyśmy witamina A, może wystąpić w postaci retinolu czy beta-karotenu, a wapń może być chlorkiem wapnia, może być mleczanem wapnia, stąd też jest 200 różnych związków chemicznych, które są właściwie suplementem diety. Jeżeli oczywiście jest taka sytuacja, że mamy suplement diety witamina A i mamy lek witamina A i tutaj jest różnica w dawce. Dawka farmaceutyczna jest o wiele większa i ona ma właściwości lecznicze, natomiast w suplemencie diety dawka będzie o wiele niższa, ponieważ jak powiedziałem wcześniej już, suplement diety nie ma za zadanie leczyć. Ma tylko wspomóc organizm, dostarczając mu składniki mineralne i witaminy. Bardzo ważna jest różnica pomiędzy lekiem a suplementem diety, jeżeli chodzi o rejestrację produktu. Aby producent mógł prowadzić na rynek nowy suplement diety, wystarczy go zarejestrować. Rejestracja polega na tym, że wypełnia się formularz na stronie GIS-u, czyli Głównego Inspektorata Sanitarnego, gdzie podaje się nazwę produktu, jego zawartość, czyli co tam jest dokładnie w tym suplemencie, jakie jest opakowanie mniej więcej i w sumie to wszystko. I to właściwie jest automatycznie już jako wprowadzenie produktu na rynek, ponieważ nie musimy czekać na odpowiedź, od razu możemy taki produkt sprzedawać. I tu jest ogromny problem, ponieważ między rokiem 2017 a 2020 takich wniosków wpłynęło około 65 tysięcy. W
tym okresie, do maja 2020 roku, GIS tylko przypadał około 5%, to jest 3,5 tysiąca mniej więcej tych suplementów diety. Część zatwierdził, część niestety odmówił, ponieważ były tam jednak nie do końca te substancje, które producent ogłosił, że są, zadeklarował, że są. W związku z tym naprawdę czasami nie wiadomo, co jest w suplementach diety. Są firmy, oczywiście nie wszystkie, ale są firmy, które kupują daną witaminę czy suplement, związek powiedzmy chemiczny, kupują tam, gdzie jest tanio. Tanio no jest w Azji, mówiąc tak wprost. Jakość produktów z Azji nie jest zbytnio wysoka, ale sprowadzają tę substancję do Polski, pakują w jakieś tabletki, saszetki, buteleczki i sprzedają to, nie kontrolując tego, co jest, ponieważ nie ma potrzeby kontroli. Powiedzmy, że firmy, które jednak dbają o swój wizerunek, o jakość, będą badać te swoje produkty, żeby wiedzieć, co tam sprzedają, ale niestety większość firm no, tego nie robi, stąd też są bardzo często dziwne substancje, które po tym GIS znajduje. I ktoś może zgłosić oczywiście chęć zbadania przez GIS danego suplementu diety i według danych GIS-u to czasami znajdujemy dziwne rzeczy, w tym na przykład rtęć, albo na przykład ołów, bakterie kałowe, a w zeszłym roku w listopadzie znaleziono w suplemencie diety dla panów, znaleziono sildenafil. Sildenafil to jest związek chemiczny, to jest lek, więc jest niedozwoloną oczywiście substancją w suplemencie diety, ale jest to lek używany do wiagry, więc teoretycznie skoro suplement diety dla mężczyzn zawierał ten związek, więc przypuśćmy, może być fajnie, wtedy będzie wszystko działało, ale niestety wiagra, jak i inne leki na potencję, mają swoje skutki uboczne i dotyczy to takich chorób jak niedokrwienie nerwu wzrokowego czy degeneracja siatkówki, więc spożywając suplement diety, nie mając pojęcia, że jest tam ten lek, możemy sobie uszkodzić wzrok. Stąd też, jak powiedziałem wcześniej, nikt nie kontroluje naprawdę suplementów diety i nie wiadomo, co tam jest. Oczywiście nie wszystkie suplementy diety są złe. Są firmy farmaceutyczne, które produkują leki, i leki produkowane są pod wielkim rygorem różnych kontroli, nie tylko. No to powyższym wydawać się by mogło, że producent leków będzie produkować też suplementy diety odpowiedniej wysokiej jakości, no i będzie sam produkować, a nie sprowadzać z Azji tych półśrodków. To oczywiście też tak może być, ale też jeżeli nas sprowadzają, to wydaje się mu może być tak, że oni jednak kontrolują to, badają w jakiś sposób. Natomiast inne firmy, które nie produkują, tylko sprowadzają substancje z zagranicy, no tu może być różnie. Mogą być takie firmy, które chcą dbać o swoją jakość, mogą pokazywać wyniki badań w miarę na bieżąco, a inne firmy no, tego robić nie będą. Więc suplementy diety tak naprawdę nas nie uleczą, nie wiadomo, co w nich jest i generalnie nie wiadomo, po co są. A co z kolei z leka? Lek to substancja lub mieszanina substancji przedstawiona jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Aby zgłosić w ogóle lek do obiegu, do rynku, trzeba przejść bardzo długą procedurę, która jest zawarta w prawie farmaceutycznym, ustawie farmaceutycznej. Jest to bardzo duży wymóg, łącznie z tym, że trzeba wykazać, że dany lek działa, że ma właściwości lecznicze. Jak to się robi? No, bada się na zwierzętach lub ludziach. I tutaj jest taka ciekawostka, że w tej chwili obrońcy praw zwierząt tak wywalczyli obronę zwierząt, że na zwierzętach jest trudniej zrobić jakby te testy, badania kliniczne niż na ludziach. W związku z powyższym jest tutaj też problem powstaje, ponieważ jeżeli taki no, szczur jest trzymany w warunkach laboratoryjnych, jest karmiony odpowiednią karmą, jest non-stop pod kontrolą, wiadomo jak on się zachowuje, więc jeżeli poda się jemu ten lek, to raczej wiemy, że ten lek zadziała albo nie zadziała. W przypadku ludzi, no nikt nie trzyma ludzi pod kluczem. Jeżeli są badania kliniczne, człowiek powie, że przyjął tabletkę i boli go głowa, więc już od razu mamy sygnał, że po przyjęciu tabletki człowieka bolała głowa.
ale może człowiek mieć, mówiąc wprost, kaca, tak? I nie przyznać do tego, że pił alkohol dzień wcześniej i mieć kaca. Może mieć zatrucie pokarmowe, które powoduje u niego również efekty uboczne i powie, że przyjmując ten lek, powie, że ma biegunkę, więc wtedy będziemy mieli długą listę przeciwwskazania leku i będzie biegunka, pomimo że tak naprawdę ten człowiek nie musiał mieć biegunki spowodowanej tym preparatem, tylko po prostu się zatruł czymś innym. Dlatego właśnie kontrola, badanie jak gdyby substancji na zwierzętach jest pod tym względem wiarygodniejsze niż na ludziach, ale wtedy niestety mamy nowy lek z długą listą przeciwwskazań, które tak naprawdę w 100% nie muszą odzwierciedlać prawdziwej sytuacji. Więc podsumowując, lek wymaga ścisłej kontroli, udokumentowania, że on działa. Również produkcja jest ciągle kontrolowana. W zakładach farmaceutycznych, które produkują leki, są bardzo jest mnóstwo różnych procedur, bardzo drobiazgowych, szczegółowych, ponieważ lek ma leczyć, nie może nas zabić, mówiąc wprost. Są kontrolowane przez różne inne instytucje państwowe. Również lekarze na swój sposób kontrolują jakość tych leków, ponieważ pacjenci przyjmując dane leki od razu mówią, coś jest nie tak albo co jest ok. No, z powyższym leki są cały czas kontrolowane, a niestety suplementy diety nie. No, z powyższym, czy warto w ogóle przyjmować suplementy diety, skoro mamy leki, które działają, a suplementy nie działają? No, wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta, że nie, ale nie do końca jest to prawda. W pewnych sytuacjach lepiej jest przyjąć suplement diety. Natomiast wracając do tematu, kto może zażywać suplementy diety? Pewne osoby mają uwarunkowania genetyczne, które powoduje, że mają problemy z przyswajaniem pewnych składników mineralnych czy też witamin. Takie osoby jak najbardziej powinny posiłkować suplementami diety. Są też choroby, które powodują, że nie przyswaja się pewnych składników, np. celiakia. Osoby chorujące na tę chorobę mają problem z przyswajalnością żelaza i witamin grupy B, w związku z tym często mają anemię. Więc te osoby jak najbardziej mogą suplementować się dietą, jednakże ja wychodzę z założenia, że jeżeli jest to możliwe, to lepiej naszą codzienną dietę poszerzyć o takie pokarmy, warzywa, owoce czy też inne produkty, które są bogate właśnie w te składniki, których nam brakuje, ponieważ w ten sposób dostarczymy nie tylko ten konkretny składnik, ale też ogromną ilość pozostałych składników. Na przykład jeżeli ktoś ma problemy z przyswajaniem witaminy A, to może jeść więcej marchewki, ponieważ nie tylko dostarczy marchewka witaminy A, ale też dostarczy sobie innych składników jak witamina C, riboflawina, kwas foliowy, żelazo, mangan, miedź, więc zdecydowanie dużo więcej składników dostarczy marchewce niż w suplemencie diety. Niemniej jednak na pewno nasz organizm skorzysta też z pozostałych składników bardziej niż z tej stricte witaminy A w suplemencie diety. Kolejną grupą osób, które mogą sięgać suplementy diety, są sportowcy oraz osoby wykonujące ciężkie prace, ponieważ w normalnym dniu pracy mogą pozbywać się pewnych minerałów, a w tym momencie nie mogą zaspokoić jedzeniem tych składników, więc jak najbardziej suplement diety dla tych osób jest ok. Pozostałe osoby raczej wydaje mi się, że nie powinny w ogóle jeść suplementu diety, ponieważ to nic im nie da, nic nie pomoże i nie ma sensu wydawać pieniędzy, wydaje mi się, na tego typu produkty, skoro one niczym nam nie pomogą. Nie zaszkodzą na pewno, ale też nie wiadomo, ponieważ jak mówiłem, czasami spowodowane są różne zanieczyszczenia w suplementach diety, które no, nie do końca są dla naszego organizmu fajne, jak rtęć ołów czy też inne lekarstwa. W związku z powyższym nie jest to produkt, który powinien być codziennie zażywany przez osoby zdrowe. Jeżeli ewentualnie podejrzewamy u siebie, że mamy jakieś objawy, które sugerują, że brakuje nam jakiegoś minerału czy witaminy, zróbmy sobie badanie krwi. Są takie badania krwi, które nam wykaże zawartość w organizmie właśnie witamin oraz składników mineralnych. Na podstawie tego możemy czy ewentualnie tą dietę wzbogacić o suplementy diety, ale być może jest to jakiś symptom choroby, więc też nam to może pójść do lekarza, bo być może coś się w nas rozwija. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy symptomy brakującego składnika, kupimy suplement diety, będziemy tabletki jeść 30 dni, przestaniemy i znowu być może do tego samego problemu, symptomu wrócimy po jakimś czasie. Dlatego, tak jak już powiedziałem chwilkę wcześniej, warto naszą dietę codzienną rozszerzyć o takie składniki, o takie produkty, które są bogate w te właśnie minerały czy witaminy, których nam właśnie brakuje, na których wydaje nam się, że trzeba mieć większe zapotrzebowanie.
W takim razie, jeżeli już faktycznie decydujemy się na suplementy diety, to jakiej firmy wybrać? No, nie wskażę Państwu porządnej firmy żadnej, ponieważ nie jestem od tego, natomiast proszę sugerować się jakimś takim zdrowym rozsądkiem. Jeżeli mamy firmy farmaceutyczne, które produkują lek, to jest, wydaje mi się, duże prawdopodobieństwo, że te osoby, że te firmy będą też przestrzegać pewnych norm, zasad, które są bardzo rygorystyczne dla leków, ale będą też te normy spełniać, produkując suplementy diety. Stąd też wydaje mi się, że duże firmy produkujące leki też produkują wysokiej jakości suplementy diety. Jeżeli na przykład danych firm nie lubimy, możemy oczywiście sięgnąć po suplementy diety produkowane przez mniejsze firmy. Niektóre małe firmy sprowadzają ten suplement w workach, powiedzmy, i pakują do różnych tabletek, saszetek, blistrów. Tylko powyższym nie mają do końca kontroli, co tam jest w środku. W związku z powyższym sugerowałbym tutaj, jeżeli chcemy wziąć od małych firm, to takie firmy, które jakiś czas publikują jakieś wyniki badań, czy faktycznie to, co sprzedają, zawiera się w tych właśnie produktach, bo wtedy wydaje mi się, że takie firmy, pomimo że są małymi firmami, które wchodzą na rynek albo są na rynku od niedawna, jednak chcą jakby zaistnieć poprzez wysoką jakość produktów i to jest jak najbardziej ok. Jeżeli firma się chwali certyfikatami, to ok, aczkolwiek nie zawsze certyfikaty są fajne. Trzeba sprawdzić, kto te certyfikaty wydaje, bo być może jakaś fundacja, której głównym sponsorem jest właśnie ten producent, dodaje certyfikaty, jak z powyższym wiadomo, ręka rękę myje i to nie do końca jest uczciwe. Odradzałbym brać suplementy diety od firm, których w ogóle nie znamy, które na stronie GIS-u występują. Strona GIS-u jest dostępna, można wejść, poszukać nazwy firmy, ewentualnie preparatów, które ta firma sprzedaje i zobaczymy, czy jest ok, czy nie jest ok. I na koniec taka jeszcze jedna uwaga. Ja wiem, że wiele osób uważa, że jeżeli coś mi dolega, wezmę pigułkę, będzie ok. Tylko po jakimś czasie ten problem może do nas powrócić. I znowu weźmiemy tabletkę, nieważne czy to suplement diety czy lek, wyleczymy się i znowu będzie ok przez jakiś czas i znowu sytuacja może się powtórzyć. Proszę Państwa, no, jeżeli zaczniemy od samego siebie, od naszego stylu życia, to nam choroby będą tylko się powiększać. Zdrowa dieta, bogata w składniki mineralne, w warzywa, owoce. No, owocami troszkę jest to problem tutaj, bo jest trochę to temat kontrowersyjny te owoce, ale na pewno nieprzetworzona żywność, dużo wody, zioła, jak najbardziej. Aktywność fizyczna. Proszę Państwa, około ponad 250 chorób wynika z naszej złej diety. Potem sami się trujemy, ponieważ jemy byle co. Gdzie mamy do wyboru porządne produkty, przede wszystkim nieprzetworzone. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia. Dziękujemy za odsłuchanie pierwszego odcinka podcastu Praktycznie o wszystkim wokoło nas. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron na portalach społecznościowych, głównie na portalu YouTube, pod adresem www.youtube.com/praktycznie. Do usłyszenia następnym razem.